Nie dawać return to race central, tam powrót do centrali. Tak, bo to jest wyższe całkowite. Nie będzie więcej osób, jeśli jechało dzisiaj? A, tu trzeba, kurwa, Chyba dobra. nie, bo Major się wycofał. O Marty kurde. nie ma. O, strategia postoi jeszcze raz. Dostępnej. Kurwo, stwórz nową. Kogoś O nie ma. Boże. Marty nie ma. Nie, ktoś wyszedł, jest 5 osób, widzę. A jest Nie. 5, no. No A, jest 5. powinno Oliver być wyszedł. 6. No to już teraz. Oliver, no. Teraz nie będzie mógł wejść. No kurwa, to ja. Już ci zapkę daję. Średnie, dobra. Kurwa, muszę klikłem to kółko jebane chyba pewnie. Ja pierdolę. Dobra. Spróbuj wejść, czy się jeszcze da. Da się mnie wpuść, ja mam tu układ. Nie hejtuję i mnie puszcza. Chyba. No tak jest. Średnie pire. Jak jeszcze nie jedziecie, to powinno mnie wpuścić. I teraz zapis strategii postoju. Dobra, mam zapisaną. I teraz muszę bardziej jeszcze. Jest, domyślnie. Aha, i teraz muszę przestawić na Brno. O, dobra, jest już. A tą, którą sobie ustawiłem. I teraz jest kwalifikacja, tak? Tak. Kurwa, muszę okno uchylić. Po to, kurwa, do przodu. O ja pierdolę. Ło. Wleź mi coś do picia. O, jest liwa, spoko. Mhm. A czemu Martusia nie jedzie? Dobra, jedziemy. Nie ma jej dostępnej, w sensie nie jest online. Zobaczmy, mhm. Fajna mgła. Jakby się włączyła, to... Ja już limitera nie włączyłem w pitstopie, już mam dwie pozycje kary. To może nie będę ostatni. Znowu force feedback wariuje. Tak. Już mnie z tym trafia, nie? Minie. Bo nie, no bo stoisz jeszcze. Nie wiem. Wszystko jest! Wszystko jest, no. Dlatego pod feedback się leje. Wrześniowa mgła, panowie. Zapaliłem światła, ale nie znamy. Ktoś sobie rozwalił przed światło. Prawe. To ja. To już opony leżą na drodze. To też ja. Tak, synku. O, trupem cikiem się robi zapas. Muszę wyłączyć sobie tę sygnalizację zakrętów, bo tak głupieją. Siema kura. To jest mała mgła, jeszcze można było zrobić dużą. Już nic nie było widać.
Elite twoje jedziemy. Zastanawiałem się, czy nie włączyć w losowej pogodzie. A my ustawiamy przed siebie gdzieś tam, ale będzie się zmieniać? Będzie się zmieniać. Co, coś ujechać. Ale mglisko. Ale chyba się robi sucho już, co? Tak, wytycha już się tak myśliwe. Zła zeszła. Przyjechałem dwa kółka, mam tylko już pół zbiornika wachy. Czemu tak mało? Niemożliwe. Bo zaczynamy z mało. Zaczynamy z 29 litrów tylko. Aha, okej. A na wyścig będzie jeszcze mniej. 24 chyba. Na to, że nie miałem wczoraj internetu, przejechałem dalej karierę, gdzie to. Fajny miałem wyścig. Mówię, a nie będę nagrywał, bo wezmę sobie replaya. Nie można było pobrać, jeżeli nie było połączenia.
tu na kwalifikacjach nie pokazuje delty na przy lusterku? Pokazuje. Mi nie. Masz wyłączoną. No jak na treningu miałem włączoną, a tu miałem wyłączoną. A jedziesz cały czas czysto? No stop. Musisz jedno czyste urządzenie, bo to do czystego pokazuje. Mhm. No nie, to teraz już coś nie ma. Aha, do czystego pokazuje, dobra. Tak. Tam dwa teraz. A liwar czemu stoi przy sobie? Jeszcze jednego klasy nie masz. No tak właśnie, bo nie miałem nic za tym czasu. Szczęśliwi czasu nie liczy. Nie wiem, czy już ogarnęli wszyscy tor. W zasadzie każdy zakręt najlepiej zacząć hamowanie przy budkach, nie? Wszystkie zakręty. Czy ty? Przy budkach. Takie stoją takie budki, nie? Przy trasie. Siedzą tam flagowi chyba. Jesteś 18 sekund za liderem, także nie wiem, czy twoje te... A słuchajcie, mam takie pytanko. Mam teraz kurs biernika, muszę dotankować. Czy będzie już na starcie, że każdy miał full benzynę w boku? Z tego co wiem, na starcie będzie 24 litry, co powinno starczyć na około 7 okrążeń. Aha, czyli nie ma sensu, żebym teraz ustawał coś jeszcze więcej? Bo nie, nie da się. Nie da się, zablokowane okay. Są ustawienia. Super, dobra, dziękuję. A któż to tutaj jedzie koło mnie? I bokiem lecimy, yeah! Fajnie bokiem chodzi, każdy zakręt. No, jest świetne to auto. Za amatorów, wiecie. Ale auto wam daje radę. Kusi to, nie? Mało brak, mało to dziedziałem. Ostatni, tak i tak. Kurde, leciałem na najlepszy czas w historii Project Cars. Nie. Ja mam 2.36. Da się jakoś umyć tą szybę, bo taka jest porysowana brudna. Trzeba poprosić o deszcz. Dobra panowie, teraz spróbuję technikom pana Frischmint, jedna ręka. Fajerkę załóż. No lewą jadę, żebyś wiedział. No tak, słyszysz, weź jedź prawą ręką i lewą nogą. To jadę tak, kurwa, żebyś wiedział. Prawa ręka, lewa noga. O kurwa. O kurwa! Ni chuja! Proszę, proszę.
A lewą ręką spokojnie, stary. No jedną ręką za chuja, to chyba się da. Ale to tylko na automatycznej skrzyni, bo to inaczej nie da rady. Ale mu turbo jeszcze podkręcić, żeby on bardziej zapierdalał. Ja widziałem gdzieś moda do tego, do Trasmastera, gdzie masz push-pull biegi, nie? W jednej manetce. To znaczy? Nie wiem, o co chodzi. No bo masz w jednej manetce, pasz i ciągniesz. Aha, nie, no wiem, no, no, no. Góry, hej, jestem ostatni. Nie, Liver jest ostatni. Ja będę trzeci, bo młody jest, młody na karę. No, trzeba Spotify'a puścić jeszcze. Muszę się wychillować. Jakbym koło mógł dożyć, to przepraszam na emocje, nie jest to zamierzone. Oj, obecny kolejny czas to krążenia zostaną usunięte. Co ty pierdolisz, kurwa, bo na drugiej pozycji. O chuj! To, że się popisał, chciałem te słupki tak wiecie jak na filmach. Bokiem drifta przypierdolić. A tu kara, jeju. Dobra. Mogę ostatnio jechać. A ja muszę dojechać, kurwa. Dobra, gdzie jest to Spotify? Nie szalej, kurwa. Powrót do boksu mam zrobić, czy czekać? Czekaj. Pamiętać przy zmianie sesji nie klikać kółka. Ale nie musimy do boksu zjechać, czy musimy, bo... Nie trzeba. No, no. Ja wsiądę sobie, ja ci dębku odpalę. Muzyka. Spotify. Moja lista. Kurwa, czego tu sobie zaczniemy? A! Ta nutka jest motywująca. Ty mi się nie udało nigdy zrobić. Tak ładno, nie lubię. Akurat tymi zrobić kanapki. Świetnie. Mało, kto do mnie pisze o tej porze, ktoś wie. Nie wiem. To jest 90 minut, tak? Tutaj mamy? Tak. Podobno. Okej. Okay. Liwar, czemu tak? Czemu nie masz czasu? No bo... Nie wiem. Okej, okay, rozumiem. Dobra, to co możemy startować? Kurde, miałem pierwszy sektor taki sam jak Kłe. Zajebiście, czas, możemy. Faktycznie. Tylko, że potem spinowałem, nie? Ty faktycznie, nawet byłeś szybszy. No. No mówię, mi dobrze szło, tylko że spinowałem w drugim sektorze zawsze, nie? Za każdym razem. A tam mógł być ostatni, kurwa. Byleby fajnie było. Ja jestem ready. Nie wiem, jakby pany... Ja pierwszy sektor miałem najgorszy, drugi sektor miałem najgorszy. Nie, niedziel miał gorszy. Ja miałem najgorszy, bo ja spinowałem. Trzeci sektor... Ja mi daliście samochód, słabo. Trzeci byłeś w trzecim sektorze. No, trzeci byłem. Słabo, słabo. Ślimak, jesteś wolny. Na co my czekamy teraz? Gra się musi przyłączyć sama, nic nie klikajcie. Nie, ja przyłączam. Możemy jechać, tak? Tak. Si, senior. Dobrze. To jedźmy. Gotowy mam wcisnąć?
Gotowe. Tu jest okrążenie wyjazdowe, czy od razu na pola startowe jedziemy? Od razu na pola startowe. Bo nie chcę znowu dostać kary. To jest śnieg? Deszcz. O, ze skurwa! Ale czad, zajebiście. Ale pada. Ale pada. Dlatego jest ciemno, nic nie widać. Burza jest, panowie, ludzka. O, uwaga na mnie. Chyba śnieg wyprzedziłem, pobaczę. Wyjebało mnie, ale dobra. A tak niby, wiecie, za takie pozycje sobie porywalizować, a większą motywację. Co? Ty, ale kurwa, nie mogę jechać, co jest do chwili? Nie no, za szybko. Ło! O, żeż kurwa. Dobra. Agar, na zakręta za dwójka i opór. Tak. O, a ja na trzy, dobra. Ej, kurwa, na chwilę, czekaj na mnie. Zaraz się będą robiły kałuże. Tak. No. Znaczy zależy, ile padało przed wyścigiem, bo tego nie wiemy tak naprawdę. A na razie nie ma jeszcze. Auta komuje nie jeżdżę na tym deszczu tak. O, już się robi na pierwszym winku w prawo kałużo. Tak, że uważajcie. No, już jest. Świetna jazda, jest już fajna. Zrobiłem spina, jeszcze mi się nie dogonili nawet. Nie ta tą trasę, kurwa. Co odbierzesz po polu? Kurwa, rolę się znalazł. Nasłuchał się, wiesz, po krusie.
ostatnim zakręcie się już woda zbiera. Mhm. Uuu, sorry, ślimak. Zaparkował na bypassie. Nie odpuszczaj, Liwarek, nie odpuszczaj. O, już rzuca na tym ostatnim przedmiotem. Zaczęło, no. My tu ze ślimakiem się ten ścigamy fajnie. Ślimak jak poszedł. O, akurat się uczyliłem tej drugiej. Będzie jakieś rozpogodzenie na tym torze, czy... Będzie. Jak myślisz, Ślimak, ty masz jakieś tam układy pogodowym? Z kretem. Ale force field działa teraz bosko, bez problemów. Tak, bez problemu, no. To się wydaje, że przez Mikiego. Miki ustawia lobby i nie wychodzi. No. Ciekawe, czy ogląda. Trzech oglądających mam. Pozdrawiam wszystkich. Nie wiem kto, ale pozdrawiam. Jakby co, to przez Mikiego, wiesz, jakby oglądam. Ja. Ale leje, ja pierdzielę. No i teraz przystało. Gdzie przystało? Wyłącz wycieraczki, sprawdź. Ja wyłączyłem. O, zresztą tu nic nie widać. Trzeba włączyć. To trzeba włączyć. Da się? Dla mnie to naturalnie się wyjść, wiecie?
Kurwa, ciężko was dogonić. Ślimaka gonię. O, ty diable. Masz 6 sekund do ślimaka. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. A nie, 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 nie. A kurwa, 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 nie, 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 uważaj. Kurwa, uważaj. Chciałem za mocno wejść, ale dobra, jedziemy dalej. Kurwa, no nie jest tak. Nie jest ciekawy, nie? Trzeba się skupić. No... Zaraz, kurwa, masz dogonię. Nie jest tak jak na sucho, o, w ten sposób. No, poczekaj, aż się, jak będą większe kałuże na... Dlatego myślę, że tam ma tam dogonię jeszcze. Tak, tak, teraz ta statka, to się może tu zmienić 5%. No, inżynier powiedział, że jestem najlepszy. Kłamie, kurde. No to kałuże wody już za bary daje się we znaki. No niestety. Dobrze, to tak co nie widać wiesz, przy zagranicy, taka mgła i deszcz i wszystko. A będzie jakaś zmiana pogody, czy cały czas będzie tak lało? Powinna być, ale na wiesz, chwilę no, śnieg aury, i Mikołajki. Aury nie przewidzisz. Kurde, jak czekałem, to zniknąłem sobie samolot, będę zgadzał. Kurde. A w ogóle ci doganiam ty młody, ty odpadasz od Kuelca, właśnie widzę, że było, miałeś 0,9 za nim, teraz jest 18 już. Spin. Ja też miałem jednego spina. Trzeba się mega skoncentrować. A, trzeba uważać z gazem, hamulcem. Najbardziej mogę zespinować, czy dohamowanie do zakrętu chyba. Tylko też szybkich nawet. No. A szybszy start to drugi zrobiłem chyba, tylko ale to jest mój osobisty, nie wiem, nie wyścig. Mi tak pokazuje co sektor. Tak? A tam się cieszy. W ogóle to paliwko można łatwo oszczędzać w drugiej mokrej nawierzchni. Ile macie mojego do paliwa? Ja mam 13,5 litra jeszcze. 10,5. Ja mam 12,5. Great final to okrążenie robię. Zostało jeszcze sporo. Myślę, że 50 litrów jest bardzo dużo. W tym stopie. Ile my jedziemy? 1,5 godziny, tak? Tak. To minęło już 15 minut i spaliłem 12 litrów na 15 minut.
To było 24, nie? Mnie pali minutę, sorry, mnie pali litr 24 na minutę. A gdzie to masz napisane? Ja mam inny dashboard. Aha. Kurde, ja nie mam tego pytania. A masz dashboard w telefonie, czy na tym? Na drugim monitorze, na kompie. Aha, dobra. Kurwa, znowu poleciałem, no chuj, pokój się cegłem bawię. Słuchajcie, u mnie pali, jak ja ciągle na kapami jestem, około 3 litrów na okrążenie. Bo miałem 10,5, przyjechałem przez metę, mam 7,3. No to ładnie go piłujesz. No mi też, 3,27. No, tak. Nie do boksu, nie do boksu. A nie, mi też pali 3,7, wiecie? Też mam podane, zauważyłem teraz, taki mały kilderki. Na telefonie słabo widać. Fajnie, bo tak wejdę w tą wodę, to mi mryga, że bieg zmienił, nie? Bo tak łapie, ślizga. No, 3,5, 3,6 mi pokazuje to. Spalamy. A ta się zmieni zaraz co tego? Tak się. A, tymi strzałkami, tak? Tak. Łomatko, łomatko. Próbuję. No jeszcze nie. Wyszłoby to słoneczko w końcu. Hit request confirmed. Hit anytime. Rezerwę, że zapaliłem. No ja na następnym zjeżdżam. Pamiętajcie, żeby 8, zawołać ekipę. Aha, no właśnie, trzeba wcisnąć w pit stop. I jest pit limiter, żeby wcisnąć, nie? Tak, i pamiętajcie o białym linii. Wystarczy mi się pojawi ten w prawym rogu box i mogę już jechać na żółto? Czy jakieś potwierdzenie jeszcze musi być? Nie, tylko ich zawołasz i jeszcze. Dobra. Dobrze wiedzieć właśnie. Tylko traf między nich też, bo to... Ja to nie wyjechałem jednego. Nie można rozjechać tym wyjechać, nie? Ja mam przejadane ze mną. Gdzie tu jest wjazd? Tam, gdzie napisane jest pit stop. Najszybszy pierwszy sektor, jaki zrobiłem, proszę. Chyba deszcz mi pada. Delikatnie.
Ja mam krzywą kierownicę. Kuźwa. To ty mi brakuje, gdzie znam, no. Wychodzi 37 kółek? Dobrze, ja myślałem. Jakoś tak wyjdzie, no. Około 33-4. Zależy, jak będzie padało długo. Zrobiłem 9 okrążeń na 20 litrach. Dziewięć? Niemożliwe, jest na 9. No, zostało mi 5 litrów do końca. Znaczy 8. Zacząłem 9, nie? No, to tak. To 50 litrów może zabraknąć. Zabraknie, trzeba jeszcze raz będzie 7 pit stop. No. Bez kitu może zabraknąć. Kurde, ślimak mnie goni. Wiecie co, używałem kalkulatora, żeby policzyć okrążenia i wszystko, i ślimak mnie goni. Potrzeba około 95 litrów. Jedną ręką jechałem. Znaczy mam naprawę. Też miałem, nie wiadomo czemu, a wyłączyłem wszystkie naprawy przed startem. Ja musiałem mieć naprawę, miałem czuło układ kierownicy. Układem kierownicy nie. Trzeba się męczyć. It's hammer time. Box, box. Box now, we'll be ready for you. Bono mnie woła do pistopu. A na to masz karę 10 sekund, młody? Za prędkość w pistopie chyba. Ale tu czas chyba nie jest taki istotny, skoro jeździmy na miejsca, to? No jest czas istotny, skoro... Teraz ja mogę cię na stopie wyprzedzić. Jak ktoś będzie miał 9 sekund straty, a masz karę 10 sekund, to tracisz pozycję. Na straty, mimo że mnie nie wyprzedzi? No nie, no w pitstopie cię wyprzedzi. Bo teraz ja jestem przy tobą. Wjadę do pitstopu i jak dobrze pójdzie, będę przy tobą. Bo ty masz karę. Albo na przykład na końcu wyścigu się okaże, że jesteś drugi, a ja byłem od ciebie 10 sekund. Mniej 10 sekund w ustępie i bach mnie rzuci od razu na to. Włączyłem limiter, ale chyba za późno. O, ja do chłopa odjechałem. Spoko, ja włączyłem za wcześniej i za bardzo przyhamowałem. A ja nie, ja rozjechałem tego kizakiem.
A jak ten na prawo robi to szybko? Ja ostatnio stałem, jak zepsułem sobie pit stop, gdzie 2 minuty 35 sekund. Nie wiem, czy nie przyspieszyłem za wcześnie z limiterem. Nie widziałem limiter, ja woda wiem. A i te średnie opony fajne. Średnie są lepsze, nie? A? Bardzo widać różnicę. Zobacz, znaczy teraz jak ja mam do ciebie, wiesz, Łukasz, 19 sekund, nie? Jak cię dogoni i na końcu ma 10 sekund kary, to bach, zajmuje miejsce swoje, nie? No, co mówiłeś? Ale ma ten... jeszcze paliwo? I co? Paliwo jeszcze ma? To ja mam. O, jestem po picie, więc nie liczę na to, że zjadę. Jeszcze jeden pit stop będzie trzeba zrobić. Kiedyś tak. Wszyscy wyjechali, nie uprzedziłem nikogo, za długo na tamy mi pozostało. Kurde. Ale feedback jest inny już na tych oponach, wiecie? Na kierownicy. Wolałem się obrócić niż uderzyć. Widziałem właśnie. Tu też byłeś? Kurczak? Picie? Słucham? Byłeś już w picie? Tak, tak. Nie dałoby się tyle przejechać bez pitu. No, jeszcze jedno tylko mogłem zrobić. Serio? No. Bałem się, że mnie wyrzucił tu pod ciebie. Mhm. Taka burza na tym okrążeniu robi się teraz bardziej. Kapryśne. Tak. No to wiemy. Ja to mam kafę, bo mi się i laczcie, kurwa, to tak zajebiście. To parkowania trawce i lecimy. Właśnie. A do Polski po Polskę zaraz się nie trafię, kurwa. Daj walczę. Trzymać. Wiwarku, gdzie ty tam jesteś, przyjacielu tu mój? To się napiję jeszcze. A wy blisko jesteście siebie. Parę sekund już nie ma to masz tylko. A Liwar przy tam. A, Liwar, aha, ty ostatni jesteś. Aha, że zobaczyłem, dobra. Ale jakaś pogoda się robi lepsza, słońce. Wiesz co, to zależy, w której części to, bo są, że... Jest jaśnie trochę, nic było. Co jest z tą kałużą? Kurde, nie mogę przejechać, kurde. Którą kałużę to ostatnią? Nie, na pierwszym zakręcie. Pierwszym? Mhm. To dwójka i max. Albo trójka i max. Po prostu nie trzeba puścić gazu, nie trzeba nic reagować.
Trzeba po prostu szybko przejechać. W dobry sposób dał po prostu, trzeba wziąć szerzej zakręt i ją przejechać na wprost, zamiast na wkrętu. Też. No tak wczoraj próbowaliśmy. Na 17 litrów para pod górkę. Napisane mam. Zdecydowanie działa dobrze na tym pierwszym zakręcie, jak się jedzie szeroko, bo to na prosty koła się wjeżdża. O, to prawda. Ale jak się ma skręcone, to już jest niebezpiecznie. Mogłoby teraz tak fajnie przestać padać i tak wysykać delikatnie, nie? To by było fajne. Niestety będzie na odwrót. Takie piękne słońce powinno teraz wstać, wiesz, piękne chmurki takie, kolumbusy. Piękne kobiety. Nie, to po wyścigu. Mi się wydaje, że jeszcze gorzej pada, bo wiatr się zaczął jeszcze robić. Ja zauważyłem, że na niektórych częściach toru mocniej po prostu. Nie, tak by było fajnie, by to trzeba tak wysychać delikatnie, byśmy tak pojeździli, wiesz, takiej bardziej pewności, a potem gradobicie. Czuję, że przez mgłę przejeżdżam w niektórych momentach, tak, tak widzę, jak się po górę wjeżdża. Nie, to wiatr. Ty, braciak, założyłeś czasy? Gonię cię. Znowu spinam miałem chwilę temu. No widzicie, to jest twoje 10 sekund, może wyjść, wiesz. Dzięki. Bokiem. Jak ciebie dublujesz, to jest cała przyjemność. Łap slipstream i ciągnij za mną. A czy jestem w stanie jakoś ten czas zbić, czy on już tak zostawię ze mną do końca? Nie, no, kara to kara, nie? No, było nie kisiować. Ale co ty, ja teraz na tym ogromnie straciłem 3 sekundy na 50 sekundzie dogoniesz. Nie martw się, chyba dogonić czy nie dogonić. O kurwa, właśnie szybko. Uratowałem. Ale straciłem Bolivara tutaj. Nie, daleko. Tam jedzie kłalczyk za tobą, kurde, Livar. Przepuść go. O nie ja. Nie wiem, czy Bóg ci wystawił szeroko? Będę się bronił. A są niebieskie flagi normalnie? Tak, są. Właśnie ja nie dostałem.
Dzięki wielkie. I zmykam. Za każdym razem poprawiam selter drugi. Za każdym okrążeniem między nerwami do scenariuszy. Bo ten sektor drugi jest najbardziej techniczny, więc tam jak się człowiek wjeździ, to można tam naprawdę czasy ładnie poprawiać, no. W pierwszym sektorze zawsze najwięcej. W kółku wozi na tym zakręcie, że ja się nie mogę. Za chwilę mnie tak przewiozą, że tam już nie wróci na ziemię. Oliver, widzę, że się tam trenowało trochę, bo ciężko się wygonić, panie. Oliver jest ten Rain Master. To pod wiercie mu ta wiesz idzie, bo on wielka tam napierdala. Wiem. Karbie teraz skoczyłem do góry, aż jechałem na dwukoła przez chwilę, wiecie? Lewy zakręt? W prawo zakręt. A, prawie. Czwarty. Kurwa, wleje się teraz, ja pierdolę. Tutaj mokry, kurwa, na to w ogóle nie przygotowane do tego jeszcze. Wygłuję, stary. Nie, tam dziwię to słomej. Kto opony tu wywalił na tym wewnętrzu? Uważaj mi Warek, to jest taka łuza jak to kropno. Nie, na poważnie, mam problem z tym laniem, kurwa. Nie wytrzymam chyba. Tankowanie będę musiał sprawdzić, trudno. Mam plan. Pojadę na pierwszą pozycję, wszystkich was odjebę i wtedy skupuję do siebie. Ekstra plan. Dam radę. A plan B? James Bond by takiego nie wymyślił. Plan B? Lejem gaci, kurwa, mam fotel ze skóry, jebać to. To wyciera się. Gąbeczką zbierzesz. Jebać to, kurwa. A kierowcy to nie leją w gacie? Leją! I są bohaterami później jeszcze. Jak wygrają. Wiem, czy twoja żona też tak cię nazwie. Raczej nie. Z wyrolem mnie nazwie. Chodzi o tu całe mocy, zlany jebie potem, kurwa. Moczem. Ja bardzo spinowałem tutaj, wiecie? Łomomo! Ale wyszedłem? Wyszedłem chujak! Nie, jest, kurwa! Nie. Kurwa i zesrałem się, nie! Miało być tylko sikanie! Kurwa! Dwa w jednym! Ale gdzie taka mnie zawróciło? Nie no, akurat dorzuciło mi to bardzo, ale na szczęście zredukowałem do jedynki, ale nie poleciłem na bok, to kurde, straciłem 20 sekund pewnie, 15. Chuja widać, gdzie ten zakręt jest, kurwa, w tą pogodę. Znowu zespinowałem, no co.
brudne opony masz. Panowie, a tak do potwierdzenia, ta nowa kierownica T248 nie jest warta, czy lepiej tą T300 kupić LSGT? Definitywnie. Aha, no dobra. Bo tam jeszcze może Ferrarkę sobie jeszcze ogarnę. Nie ja, żona mi tutaj narodziny. A, mogłeś jeszcze jechać, daleko byłem. Ta. Ale dzięki. Nie masz na sobie 248, mówicie? Wygląda fajnie, ale... O chuj. Dobra. Nie idzie, ale muszę się dogonić, tak zawsze, kurde, pychanie. Ja będę śmiedrania, bo spinuję normalnie, jak tylko mogę. Czyli na boki cię rzuca, tak? Jednym słowem. A wiecie, że ja testuję rozwiązanie chyba... Kto to dostał, pompował opony? Liwar pompował opony? Tak, Liwar, no. Ja mam 220 napompowane w każdej. I jedzie się dobrze. Ty, ja wiem, że ty coś mówisz, ale cię nie słyszę. Ej, ty pogadasz się, no bo mi się... No, mi się wycieraczka zepsuła już, kurwa, jedna. Nie wiem, czemu to tak naprawdę, bo mi nie działa. Ładnie słoneczko wychodzi. No, coś się zaczyna dziać. Kurwa, cały mokry jestem, ja pierdolę. Ale od pasa w górę czy w dół? Na razie w górę. Ja tak samo. To tak spokojnie. Palenie kalorii. Kurwa, ty, ja jestem sam w pokoju, Libar, a ty kurę daj mi butelkę. Jeszcze ci może wsadzi, co? I będzie trzymał jak kurwa, jak prawdziwy pilot, kurwa. Nie, nie, zapierdalaj. Ej, będę trzymał. Siema, kura. Już mnie zaspinowała na tym zagręcie znowu, nie? Na ostatnim. Tam już jest niebezpiecznie, no. Ja sobie popijam Monstera, żeby dodać troszeczkę emocji. Już można wycieraczki nawet wyłączyć, przestały padać. Tak. No jak jechałem do ciebie, za tobą to chlapało, wiesz? No jak siedzisz za kimś to na pewno, tak. No to gdzie ty jesteś, powiedz mi, ile mam być sobie jeszcze? No jeszcze masz dwa spiny. Piękne słońce. Ale zobacz, przestało padać, można jeszcze troszeczkę bardziej pocisnąć. U mnie jeszcze pada, kurwa. W innym miejscu. Poważnie, no przecież pada jeszcze, kurwa. Kropi. Mi się jedna złamała przecież. Deszcz to deszcz. Ło, kurwa, rozjebałem. Ale powiem wam, że świetnie widać smugi na szybie. Zostawione przez wycieraczki. No mówię właśnie, że tak. Świetne to jest. A nie widzę, bo mi się jedna połamała, kurwa, i mam chuj. Nie no, teraz jest ogromna różnica, jak to że w razie jest lepiej. Raz, dwa, to na trójce mogę prześmigać za zakręty. No, mogę trochę przyspieszyć. Kurwa, zdaje się, no ja pierdolę. Chuja, co ja zrobiłem, ale jestem przejebany. Praktycznie żadnych opon już nie ma na zakrętach. Tak, widzicie? Są porozjeżdżane.
chłop mi mówił w słuchawce, że mój silnik już nie ma koli mechanicznej. Coś czuję, że teraz będzie długi wstęp. Ja jeszcze mam 28 litrów paliwa. 23, kurwa, już mam raz tankowany byłem. Też go nie oszczędzam. Ja mam już 52 błędy silnika. Ja nie mam takich danych, więc mam... jest ok. Przestańcie już o tym gadać, bo mi się... Kurwa, zleje się, naprawdę. A każdemu się zacznie lać, kurwa, to gadanie. Przez ten deszcz, kurwa. Mi się już trochę chce. Szumi woda. Ciepłe mleko. Ja pierdolę, nie. Do spania. Się pod górę wierzę na ten tym, że słońce dodaje prosto w oczy i taki jest piękny widok jeszcze mokrej jezdni. To jest fajne. A na prosty się w szybie normalnie odbijają cienie tego płotu, siatki. A teraz będzie trzeba ustawić pit stop na ten, na ostatni stint. Ten sam, co mieliśmy ostatnio. No, jest ustawiony. No trzeba do pełna. Jak nie trzeba, to muszę ustawić chyba. Musi być pełny bug jeszcze raz. Bez sensu. Znaczy, może ci braknąć. No nie wiem. No może braknąć, może. Ja mam połowę baku teraz. Ja mam 16,5 litra. I tobie na pewno braknie. Kurde, ja też, 118 stopni Celsjusza. Ja mam 122. 111. 124. 111 stopni. A gdzie to kurwa pisze? Ja nie mam tego. Zegarze po prawej. A ja mam wyłączony chód, wiesz? Ja mam już tylko 86% silnika. A nawet... gdzie to napisane jest? No ja mam też na tym moim, na drugim monitorze wszystko. Aha. Temperatura wody 110. Tam już para powinna lecieć. Kurwa. Albo chłodzę prędkością. Albo no kurwa jest. 12%. Wiec w kałuży, wiec chłodzę. A to się martwię, żeby się opanie wyżywało. Ja, jest przecież dość chłodno. 27 stopni, temperatura 26. A tak się grzeje? Za szybko jedziesz, za karę. A czy słońce w ogóle jakiś gdzieś robiło noc, albo wieczór jakiś? Słucham? Wieczór jakiś się robi. Nie, bo jest słońce takie... coraz bliżej. Wieczór coraz bliżej, noc coraz bliżej. Będziemy jechać 15 godzin. Czasu rzeczywistego! Startowaliśmy o 9. To się zleje, panowie, to się zleje, nie dam rady. Startowaliśmy o 9 rano, więc o północy mamy kończyć. Aha. To będzie nocka. Kurde, fajny wyścig, tylko nie ta gra, nie? Gdyby to było właśnie do końca, to by było się fajnie. Czemu? Nie wiem, no nie będę grał. No zajebisto jest. Zajebisto jest. Kwestia gustu to jest, widzisz, nie? A zamiast...
A co to w ogóle właśnie to? Ten sam zakręt, kurwa! Wychodź, chuj, wychodź. Ła! Lejesz? Nie pod prąd, kurwa! Nie, nie mogę ci jednego zakrętu ogarnąć. Mogę spinę. Kurwa, masz. Wychodź, wychodź i chuj, lejesz? No kurwa, no to nie co myśli, kurwa, żeby lancer wychodził, a nie z zakrętu. Się postarał, kurwa, trochę. Powiedział mi, że mamy jakiś aerodamage tutaj i słyszę w lewej słuchawce, to mi tam się telepie. Jak na samochodem. Puść sobie muzykę, nie wie słyszą. Ty, ale dziwne rzeczy, nie stuknąłem nigdzie, on do mnie mówi, że mam uszkodzone lewe przednie światło i że zjeżdżaj. Kamień ci padł. Nie, bo tu są też uszkodzenia, awarie mechaniczne włączone. Co, będziesz po ziemku jechał? Będę. Nie mam paliwa jeszcze. Nie, tankowanie jak tu... Ja nie, no mam. Klapie w lewej słuchawce, jakby mi też kawałek odpadło, że wiesz, też się telepie po asfaltu. Nie dział, jestem za tobą, przyhamuj troszeczkę, ja ci powiem co widzę. Naprawdę, nie będę kłamał. Nie, raczej cię nie dogonię. W ogóle nie trenowałem w tych warunkach na tego wyścigu, ale... Ja trenowałem, ale jak z oszukami bez nawinienia. Ale podoba mi się ten cały motyw z powodem ze wszystkim. Chyba tym lancerem nie wolno w ogóle puścić gazu, nie? Wtedy jest największy spin. Czy trzyma gaz, to jest nawinienie. I to jedno, ręką jeszcze. Nie chcę wiedzieć, co robić drugą ręką. Dwa ty się poczęło. Podczas jazdy. Trzyma butelkę. Butelkę trzyma. Z dziubkiem. Napiję się jeszcze, żeby było więcej emocji. Kto mnie goni? A kto pyta? Dobra, jedź. Kto może dublować? Kurek też tylko i wyłącznie. Znowu stuknęłem. Powiedział, że heavy rain is expected. Puszczam cię po wewnętrznej, leć. Dzięki. Oliwar jest zawsze ten, hangar jest coraz bliżej mnie. Tak? To jest. Widzieli nas. Masz uszkodzone prawe światło. Dziękuję. Mam połamane zawieszenie. Dzieć napraw. Jestem pół godziny jazdy. No tak, tak. Pięknie mi was, pięknie. Oh shit! Maska mi odpadła. Teraz za późno hamowałem. Ledwo się wybroniłem. Wiecie co się stało? Odpadła mi maska, poleciała w górę i spadła za chwilę na dół. Ale z powrotem to w to samo miejsce? Krytyczne uszkodzenie, awaria silnika, nie? Co mam teraz zrobić? Pojechane. Się nie oszczędzało samochodu, teraz tak ma. Spróbuj do boksu zjechać naprawić. No nie mogę, nic stoi. No to... A, po wyścigu. Po wyścigu masz. Nie, to ja przypuszczam, że będę miał to samo zaraz, bo ja go w ogóle nie oszczędzę. Ja nie mam tego światła, wiesz, że to jest najlepsze. Pomrugam ci to, ja nie działam, zobacz. Jej za mną, będziesz widzał. Mówię ci, ja ci rozświetlę drogę. Już tutaj dojeżdżam.
do opony rzucili na drogę, to już wiesz, na górze nie rzucili. Ale tak zapierdzieliłem, że wiecie co? Wstyd. Teraz tu ciemno, dzięki, bo to tak ciemno, że nic nie widziałem. Ej, mam opcję zjazd do boksu i tak, zrezygnuj. Czy na pewno chcesz zrezygnować? Nie. Śledzić, ale słuchaj, możesz śledzić resztę wyścigów ze stanowiska obsługi. A nie możesz się nie wytoczyć się w ogóle nic, ani trochę? Nic, zgadza. No to już nie pojedziesz, może bym cię zapchał po prostu. To tak nic nie da, nie naprawię go już. Dobra, to ja rezygnuję. Ale wyłączył świata, żeby nie było gorzej jechać. Łączę się z twoim bólem. I teraz mam opcję monitoruj. O, teraz was mam. Możesz po kamerach możesz skakać, wiesz? I teraz pym! Deadpool. Ale patrzcie, jaki Anna miał plan. Wyłączył świata, żeby nikt nie widział tego. Ale przyjrzyłem. Nie, Piotrek, ja muszę zrobić zdjęcie. Zaraz wyślę na Discord, jak twój samochód wygląda. Ja pierdolę, nie wytrzymam, kurwa. O, widzę, Jan Niedział jest tym, w pit-stopie. W garażu. Kurwa! No chuj! Co wyrwał? Nie trwał już nas półtorej minuty, wiecie? Drugie pit stop. O, ile mam paliwa? O kurwa. No to zajebiście. Ile masz? Nawet ci nie powiem, bo się będziecie śmiać. No powiedz, ile mam, nie będziesz śmiać. Aha. Na tyle, żeby dojechać jeszcze jedno okrążenie do pitu. Całe szczęście. No teraz, ale teraz tak wypnąłem, wiesz, na paliwo. A jestem już piciem jedną, jest dopiero jedna czwarta. Ja powiem ci, do ciebie lecę na picie, pierdolę, będę, który będę. No, pewnie. A zrobię teraz trochę dupą. Coś zjem, popinę, naprawię samochód. Dzięki. O, zagrzmiało. Jestem w stopie już ponad 2 minuty. Jest 3/4 na prawo dopiero. Dobra, jeszcze wytrzymam jedno kółko. Proszę Państwa, to za emocje, to za emocje. Było sobie popsuć samochody, tak jak ja, już mielibyście wolne. To moje zdjęcie wysłałeś teraz? Tak. Bez maski? O, ja pierdzielę, jak nie mam rozjebany samochód.
3 minuty 3.15 już w pit stopie i naprawiałem jeszcze. O, oh, wow! Będę jechał. To normalne, że każdy kierowca na wyścig bierze sobie wiatarkę do przodu. Jak wyjechałem i przewaliłem w barierę na pierwszym... Twardo! O Boże! No! Ty znowu rozwaliłeś samochód. No. Matka ci sterczy. I zlewa ci wisi. W ogóle z każdej strony i klapa z tyłu otwarta. Za kubą nie wypadną. Ale po ciemku to chuja widać bez świateł. Sprawdzę. O, powiem ci, ślimak jaki. Piękny papierosłup. Fajnie sobie. Drodzy, bo mi się silnik świeci. Nie, jeśli ma to ładny samochód. Silnik się męczy, odpływanie, nie? Tak. Ile macie procent silnika? Ja mam 0. 78%. To zjeżdżaj, bo ci stanie. Nie no, 78% to... Zjeżdżaj, bo ci stanie. Zazwyczaj z rana, wiesz? Ja regularnie będę 4-6, kurwa. Dzień w dzień. I się chuj nie może oduczyć. Zaczyna padać. O kurwa, jakby było mało. No, zaczyna padać. Nie wiem, gdzie mam tutaj kurwa demet silnika na tym. No prognoza pana odbił raz buza z piorunami, także śpiewajcie się. Falce, znowu nie wyczyniłeś? Bo stałeś, nie? On jest przejebany, ja nie wiem jak on to robi. Ja rozumiem być pierwszym, ale kurwa dublować, poczwórnie. Ej, ale w prawdziwym życiu to też silnik jest jednorazowy na jeden wyścig? Nie. Zależy chyba, mają zapasy nowy. Jaki wyścig ilodniowy to jest? W takim półtorej godzinnym wyścigu, drogowym samochodem, ciągłe piłowanie, jakieś tam uszczelki mogły paść albo coś, nie? Mogły? Na pewno by hamulce nie wytrzymały. Kurwa, burza przejebana, te pioruny, ty. Boisz się? Ty jeszcze pioruny w nocy, nie? Kurwa, boisz się, leje się, a nie boję się. Ja pierdolę, nie mogę już, o chuj. A jak trafi mi samochód, to co? Na lanie kurwa, nie. To będzie dłuższy pit stop. Boże, chuj. Dawaj, chłopki, wyskakiwać z tego pitu. Machaj, dawaj.
O kurwa, lecę się wylać. Ja pierdolę. Ślimaku, 2 litry masz tylko, zjeżdżaj, no. Zobaczę, tu jest bardzo... Ja cię jedź, jeszcze daleko jestem. Mój Tesla nie uszkodzony, no nie? Przód. Masz uszkodzony z tego punktu. No proszę tak. O, zadnią przydzwoniłem. Mam nadzieję, że nie będę stał tutaj nie wynucę. Co tak można tu wynucać? O kurwa. To jest drogi do przycie. Ander wrócił. Kurwa. Ło, Livar. Bestio, ty moja, dawaj tą pozycję. Ale ulga, panie, jestem tak teraz lżejszy, patrz co się będzie działo, zobacz. Ciach! I jedziemy. Czwóreczka za krem. Cały drift leci. O kurwa. Oho, po chuje, dobra. Ty, ale burza tu jest przejebana. Ja pierdzielę, jak to wygląda. O, naprawdę, warunki są świetne pogodowe. A ja zgaszę światło. Oho. O kurwa, ale błysło. Świetnie, naprawdę, kozak. I forsunek zaczyna szaleć. Troszeczkę, no. I to podkręcamy do góry forsunek. Do góry? Podkręcamy. No, na maksa, no co ty, ja na maksa mam. Jak to inaczej by czytało to? Ma, twoje marzenie się spełniło, chciałeś pojechać taki wyścig z taką pogodą, to powiem ci tak, trzeba spełniać marzenia kolegi. Ja bym chciał jechać 4 godziny tutaj, kurwa. Dla wytrwałych, naprawdę. To mogę ci włączyć pokój. Ale kurwa, to nie sam, ja pierdolę, z wami tutaj. 4 godziny by byłoby fajne, ale musiała być duża stawka. O ja no, pierdolę. Pewne lobby, nie? Tak, no, pełne lobby, tak wiesz jak... ACC jeżdżą tam chuj godzin, co nie? Znaczy w teorii można by było rozszerzyć grupę o ludzi nie z Polski. Wtedy by było więcej. No właśnie, ale czemu to? Tak miałem się kiedyś pytać, czemu nie możemy brać kogoś? Możemy, tylko że muszę bym zaprojektować Discorda trochę w inny sposób. Zjeżdżaj mi bardzo, zjeżdżaj. Discord, jak wchodzisz na Discord, to wybierasz sobie język. To jest to do zrobienia, bo ten... Jest 100%, tylko że... Moderator tej ziemi, są z Węźnika właśnie. Mieliśmy serwer, to miał tam po angielsku. No, to się za nie grali. A propos, w środę aktualizacja niedział. Trzeba lukać. O. Ale czuję, że się zawiodę. Stawiam na pewno na 2 dni. Podatkowo. Ja dostałem info z roboty, że kolejny tydzień mam postój, chyba będzie coraz wyżej. Przejebane. Ale będę miał czas nagranie. Ile paliwa? O kurwa, mogę piłować. Naprawiony, świeżutki silnik. Nie,
Oho, oho, koło szaleje, feedback. Ja już zniszczyłem teraz siły wszystkie. Ja na chuj daję, co ty, trzeba to czuć. Czy tam na wierzchni to tam sobie zmniejszyłem, to nie powiem. Mnie jest po prostu szkoda kierownicy. No, wiem, wiem. Się błyska liwar, to nie? O Jezu, kurwa, jak to dobrze, jak już znowu zarąbać. Ale się zrobiło ślisko. No. A macie temperaturę toru? Gdzieś podano. Temperaturę czego? Toru. Toru? 14 stopni. A to dlatego się zrobiło ślisko. 14 powietrza i 14 toru. Mam 25 okrążeń przejechane. Na tym swoim dashboardzie. Temperaturę opon. Air laps. O kurwa, zagapiłem się. Kurde, no z... Ty światła ci zgasły? Nie masz. To jest niemożliwe tutaj, nie? To jest kurwa niemożliwe, żeby to tak dawno się wyjebać tym organem. Kurwa, to nie taka ten guzik. O kurwa, to co zmieni? O, komuś tam już hałasuje kierownica. Kurwa, pojebałem ustawienia. Ładre jest. O kurwa. Co ja to podciskałem, kurwa, mać. Właśnie to już się robi nudne, wiesz? Kurwa, połącz się! O ty! Wow! Kurwa, coś mi się pojebało, bo nie przypisało mi ujęcia tej mocy, tylko sam plus. Mam teraz kapę. Poważnie! O kurwa. Wyłączę mikrofon, żebyście nie musieli tego słuchać. Piętnaście minut do końca. Ale mi się jarać. Ale powiem wam, czekam tą kierownicą, ale jak zakręt się wchodzi, to jest różnica. Lepiej się to auto czuje. Kurde, nie jest to możliwe, te jadę trójką na pełnej mocy i jeżdżą w kołużę i mi obraca. Który zakręt? Pierwszy. No ale to jak będziesz w kołużę, to na pełnej pizie musi to zwalniać. Ja nie wiem, ale ja jadę, wiesz. Bo się to kurwa przykręta do chuja. Ty świateł nie masz? No nie mam świateł. Jak ty jedziesz w ciemnościach całkowitych? Tak. Niezły kozak. Dobrze, że co chwilę piorun wali to.
widzi trochę. O kurwa. Jest na części to rodzinie, nie ma żadnej efekty. Zobacz na mnie teraz, ja ci pokażę, jak ten samochód reaguje na tą wodę. Ja tego nie widzę. Zobacz teraz, patrz, wiesz, no jestem, patrzę. A co się dzieje, widzisz? Patrz. No co mam w tym momencie zrobić? No kontrolować. Nierealne. Jest, jest. Pamiętaj, że jedziesz na oponie na slicku, bez żadnego objeżdżnika. Nie, to nie jest slick, to chyba jest opona drogowa, nie? Pirelli P0. Tak, bo tu nie było jakichś. A wy jeszcze nas zjeżdżacie, wiesz? Już dzisiaj nie. Paliwa macie wystarczająco już? Tak. Mogę ci oddać nawet gdzie wyjść. Lipa. A przecież ty wyjeżdżasz z boku, to w tym samym momencie co ja. Tak, tak. No nie jest tak ciemno, więc nie widzę. No to zjeżdżaj. Naprawdę to światło. No wiesz co, za nimi naprawią auto. To minie pół wyścigu już. No 10 minut zostało wyścigu. No to ostatnio byłem 4 minuty w sekundę. Dla mnie to jest najlepsza ścigałka ever. No, zgadzam się. Potwierdzam. Zgadzam się. Trzeba zrobić. Trzeba zrobić porównanie i teraz zrobić ile mam tutaj, na Project Carsie też, tak jak na Gran Turismo. I ustawimy ten, kompresję czasu, czy ty ustawisz? Bo jest możliwość na 24 godziny, co nie? Chodziło mi to po głowie. A, pisałem do niedziela, przekazał ci moją prośbę? Tu ja ci przekazał pewnie. No, ja też się świetnie bawię. I tu można byłoby zrobić prawdziwy Le Mans. LMP2 kontra GTE. Tak, tak, dokładnie. O tym właśnie myślałem. Tylko jak? Przybliżać znowu losowanie zawodników? Ja wiem.
nie chcę każdy, znaczy, no w sumie najbardziej będzie porówno, tak, żeby, bo ktoś może powiedzieć, jak chodzi te ale co, będziemy jechali w sześciu? No nie, jakby się zbierało lobby, przez to bez sensu. No, ale już się zebrało lobby. Ale to wiem, że na przyszłość mówimy, może ten dotokil jest, będzie wyższy taki na wariata pobiegły. Dopiero robimy pierwszy sezon, może się rozwinie, nie? Sezon drugi, sezon trzeci, więcej ludzi i tak dalej. O kurwa, mój zem kurwa zajebał. Zjadłem tu wjechał, ojeju. Kurwa, ale w tym chodzi w tej porcji z beczem. Na prawa auta będzie się mieszczała chyba 5 godzin. Prognoza pogody. O, sprzęgło mi zepsułem też z okazji. Naprawiałem teraz sprzęgło. Coś przyjebałem kurwa w coś. Kłęczesz, proszę, ci daruj. Tylko dlatego, że wyleciałeś. Kurwa mać, wyjebę tą klawaturę. No kurwa stary, to dałem sobie tej mocy, nie mogę ująć teraz, nie wiem. Patrzy mi się w lewej sprawie, no kurwa. Ja nigdy nie pamiętam, bo to wielu pamiętam, Seven minutes to go. 7 minut. Kolejka jest, będzie zwolni, pościgamy się trochę razem. Już mnie 4 razy dublowałeś, stary. Zwalniam. No, zajebiście, daj się pościgać z takim bebeściakiem. Dawa, jedź. No właśnie, pozwól, że cię wezmę. A, patrzcie, jakiego kozaka wyjebałem. No, ale przytykaj się, nie? Przyjechałem ludka. Zjechałem do boku, miałem w domu skrzydłowo kierownicę. Ale pióro pusz wody, nic nie widać. Miki pisał wcześniej, że Angar w formie, motyla noga. Do skupu. Akurat to jest chyba był twój pierwszy spin, co dzisiaj? Pierwszy, no. Nie, drugi. Raz spinowałem, żeby w ślimaka nie wjechać. Pan teraz to już siódmy raz nie wyprzedasz. No kozak jest, kozak. Uwaga, mega ślisko. Wiecie co, mi się wydaje, że tu chodzi o zwykłą koncentrację. Żeby błędów nie popełniać po prostu, nie? Tylko a może aż. Thank you.
4 minuty. Co ja kurwa zrobiłem? Ja pierdolę. Drugi spin. Poboczy mnie. Teraz próbowałem wejść tą kołużę ostatnim przyszłym. Wyszedziłem bez gazu, bez niczego na pusty kołak i tak nie widzimy. Może masz już jakieś tam skrzywienia w zawieszeniu? Ja jestem na wioski, bo przed chwilą byłem w pit-stopie. No i widać ma już maska zdjęta. Gdzie? Ja mam zero przodem. Zero silnika, rzędu, zero schodu, zero z tyłu. Robi ci zdjęcie? A nie, no oni nie naprawiają karoserii chyba. Dokładnie, to tylko wizualnie. Kurde, co to za kałuża nowa się tu zrobiła? Kurwa mać! Kałuża, ła! Jedź lance, jedź kurwa! Dobra, kończymy to, bo Pawlik czeka. 70 sekund jeszcze. No, to tak naprawdę jest ostatnie okrążenie już. Wiem. Ale świetnie w tym przejeździe, naprawdę. Ten deszcz robi robotę, ta pogoda. One minute to go. Jeszcze 3 minuty? Czemu? Nie, koniec. Kurwa. Do boksu. Siebie dyskwalifikuję za przekroczenie prędkości z tym w boksie. Już mi komunikat wyszedł. Uważaj na limit prędkości. O Boże. Zawsze proszę. Ej, czas zszedł do zera. Teraz patrzę czas do końca sesji 2.20 jeszcze. Na dojazd ostatnich zawodników.
Jeżeli pierwszy przejedzie tą metę, no to wtedy masz ile tam czasu jest, jak tutaj jest 3 minuty, żeby reszta dojechała bądź nie dojechała, tak? To zależy, czy się zakwalifikujesz, jako ukończony wyścig. Ja sobie go zapiszę, jakieś tam może coś obrobię delikatnie. Kurwa, co z tą klawiaturą do chuja? Muszę te guziki jeszcze raz poprzypisywać te funkcje. No, mogłem być kurde drugi, niestety moje auto doznało kontuzji. Trzeba się obchodzić, obchodzić się trzeba było odpowiednio. Boże, schuj. Ale się upociłem z tym wyścigu, naprawdę. Ale pisał, Robert się pyta, czy na mnie urwało jeszcze kierownicy. Ale wiatraki w kierownicy działają na maksa, nie? Czuję jak chłodzi. Kula cała gorąca, chłop. Moja jest zimna. No, chłodna jest, ale wiatraki, bo wydmuchuje powietrze z boku, nie? Czuć jak zimny wieje. Kurwa, panowie, mam 1000 łapek i 2000 wyświetleń. O, to fajno. No tak naprawdę 0,0,0. No tak. Mam jedną łapkę i dwie osoby w tej chwili oglądają. Ktoś się bardziej popularny. Okej, dzięki bardzo za oglądanie wszystkim oglądającym. Oczywiście wszyscy dziękujemy. Pozdro, Miki. Do zdrowia. Tak. Motyla noga. Dzięki wszystkim za jazdę. Gratulacje dla wszystkich, którzy dojechali. I dla tych, którzy w ogóle byli na wyścigu. To był pech z tym silnikiem. No ale weźmy to pod uwagę na przyszłość, że tutaj jednak jak się ten silnik wycie, no na wysokich obrotach... Dojechałem do mety. ...katuje, to jednak no tutaj, jeżeli jest włączona taka opcja, to można go zagrzać, no. Tylko tak, czekajcie, wezmę tylko tą zapiszę powtórkę. A ja idę zapalić w końcu. Thank you all for watching, and I'll see you next time. Dobra, nara, do jutra.